studiu są goście, którzy chcą Państwa zaprosić do siebie. Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach i suwalski historyk Krzysztof Skłodowski. Dzień dobry, witam panowie. Dzień dobry. Wy od pewnego czasu z okazji różnych ważnych świąt w naszym kraju organizujecie takie imprezy, no, do których mieszkańcy naszego regionu może do końca jeszcze nie zdążyli się przyzwyczaić. Historia na żywo, takie lekcje. Myślę, że już się przyzwyczaili, natomiast naszą rolą jest też to, żeby ich przyzwyczajać do tego sposobu spędzania ważnych dat, ważnych uroczystości związanych z właśnie 11 listopada, 1 września, 17 września, bo akurat te daty ostatnio obfitowały w nasze propozycje trochę innego rodzaju niż te utarte, popularne, czyli w gry miejskie, spotkania okolicznościowe, rekonstrukcje historyczne. Ale tu chciałbym taką uwagę zaznaczyć. Ostatnio pojawił się apel pary prezydenckiej, pana prezydenta Komorowskiego i jego małżonki i doradcy prezydenta, pana profesora Tomasza Nałęcza, o to, żeby te wszystkie podniosłe daty, choćby 11 listopada, obchodzić w sposób nie bardzo smutny, ale raczej radosny. I ja uważam, że to, co od jakiegoś czasu robimy, idzie w tym kierunku. Będzie w związku z tym w najbliższy piątek radośnie w Resursie Obywatelskiej przy ulicy Kościuszki w Suwałkach? Znaczy ja myślę, że nie tylko radośnie, ale i też z pewną wiedzą i z pewną myślą towarzyszącą i powagą towarzyszącą tym wydarzeniom. Chcemy pokazać jak gdyby różne drogi, które doprowadziły do tego, że Suwalszczyzna odzyskała niepodległość. Różne wybory ludzi i różne działania, które do tego doprowadziły, a więc chcemy jej pokazać działalność o charakterze wojskowym, czyli przypomnieć działalność POW, Suwalskiego Pułku Strzelców, ale też powiedzieć o tych ludziach, którzy poprzez pracę obywatelską, polityczną zabiegali o przyłączenie Suwalszczyzny i to będzie można, myślę, poczuć, dotknąć i zobaczyć w Resursie Obywatelskim.